dzisiaj dla Was mamy gościa specjalnego, Asia. Mhm. Asia do 5 roku życia wychowywała się w Polsce i właśnie po tym lesie chodziłyśmy wówczas na spacery poznawać roślinki. Ciocia, do you remember when we were walking around and we would see these and then you showed me that there was milk inside? What was the milk for? Tak, pamiętam, Asiu, ta roślinka to wilczomlecz i wilczomlecz ma takie charakterystyczne mleczko, podobnie jak glistnik. Zawiera bardzo dużo glikozytów i właśnie tym mleczkiem smarujemy brodawki, kurzajki, wszelkiego rodzaju narośla, po to, by nam się zmniejszyły, znikały. Smarujemy wilczomleczem, możemy jeszcze sobie posmarować glistnikiem. Glistnik znowu ma takie żółte mleczko. Oh, Ciocia, it's good for warts. Słuchajcie, sprawdza się powiedzenie, czym skorupka za młodu?